uroczyście ślubuję, że dochowam wierności prawu, a powierzony mi urząd sprawować będę tylko dla dobra publicznego i pomyślności mieszkańców miasta. Tak mi dopomóż Bóg. Panie i panowie radni, szanowni goście przybyli na dzisiejszą uroczystość, drodzy mieszkańcy Szczecina. Za nami bardzo podniosła chwila. Chwila zaprzysiężenia prezydenta miasta na kolejną 4-letnią kadencję. To dla mnie duże przeżycie. To duże przeżycie, bo to moment, w którym przejmuję na siebie dużą odpowiedzialność. Odpowiedzialność za sprawowanie bardzo ważnej dla naszego miasta funkcji. To także duże wyzwanie, bo Szczecin, jak każde miasto, ma swoje problemy, ma swoje troski, które na co dzień trzeba rozwiązywać. To także moment szczególny, dlatego że po raz pierwszy w okresie III Rzeczypospolitej w Szczecinie na urząd prezydenta została po raz drugi wybrana ta sama osoba w wyborach bezpośrednich. To szalenie ważny moment. 20 lat temu, 8 marca 1990 roku, została w Polsce uchwalona bardzo ważna ustawa. Ustawa o samorządzie gminnym. Ustawa, która rozpoczęła proces reformy samorządowych, uznawanych, myślę, przez zdecydowaną większość społeczeństwa za bardzo udane. Reform, które tak naprawdę sprawy codzienne samorządów przekazały w ręce lokalnych społeczności. Te najważniejsze sprawy, te sprawy dotykające każdego człowieka, bardzo podstawowe. Samorząd się zmieniał. Zmieniały się zasady wyborów prezydenta. To trzecia kadencja, gdy wybieramy wójtów, prezydentów, burmistrzów w wyborach bezpośrednich. W wyborach, w którym to mieszkańcy, udając się do urn wyborczych, decydują, kto będzie kierował ich sprawami przez kolejne ważne 4 lata. To ważna decyzja dla tych 2500 samorządów w Polsce. Wiele z tych samorządów wybiera drogę kontynuacji. Szczególnie widać to w przypadku dużych samorządów, w przypadku polskich metropolii. Po raz pierwszy tą drogą kroczy również Szczecin. Szczecin wybrał taką ścieżkę, aby kontynuować proces modernizacji i zmieniania naszego miasta. Za nami trudny okres kampanii wyborczej. Kampanii, która zakończyła się 5 grudnia. Dziś, 15 grudnia, 10 dni po tej dacie, nie ma już zwycięzców i przegranych. Dziś są tylko ci, którym mieszkańcy Szczecina na 4 lata powierzyli swoje sprawy. To bardzo ważne, abyśmy tak rozumieli ten czas, czas przeszły i ten czas, który przed nami. Dziesiątki wspólnych sesji i pracy nad najważniejszymi problemami naszego miasta. Przed nami 4 lata bardzo wyjątkowe. 4 lata, gdzie Szczecin będzie mocno korzystał ze środków zewnętrznych, gdzie będzie mocno inwestował w różne przestrzenie funkcjonowania naszego miasta. Zmieni się szczecińskie
centrum, powstaną nowe biurowce przy Bramie Portowej, przebudujemy Aleję Niepodległości, powstaje kaskada, Aleja Kwiatowa, droga do Filharmonii. Będzie się zmieniała ta przestrzeń gospodarcza, tak ważna dla wielu Szczecinian, którzy dziś pozostają bez pracy. Rozbudujemy w tym czasie specjalną strefę ekonomiczną. Będą powstawały kolejne miejsca pracy w budowanych biurowcach. Rozwinie skrzydła szczeciński park naukowo-technologiczny. I myślę, że nasza pomoc dla lokalnych przedsiębiorców będzie jeszcze lepsza. Sporo wydarzy się w miejskiej infrastrukturze. Przede wszystkim tej związanej z komunikacją. Powstaną nowe drogi, takie jak ulica Struga, Trasa Północna, kolejny fragment obwodnicy Śródmiejskiej, ulica Arkońska, Niemierzyńska, Potulicka. Na ulicach pojawią się kolejne nowe autobusy, nowe tramwaje. Będziemy modernizowali sieć tramwajową na poszczególnych odcinkach. Szczecin będzie coraz bardziej metropolitalnym miastem. Temu służą takie inwestycje jak budowa hali widowiskowo-sportowej czy za chwilę ruszająca budowa Filharmonii. Będziemy w tej kadencji świadkami bardzo ważnych wydarzeń. Już za rok o tej porze Szczecin będzie gospodarzem Mistrzostw Europy w pływaniu, a w 2013 roku będzie po raz kolejny gospodarzem największych na świecie regat The Toship Races. To wszystko będzie udziałem tych nadchodzących 4 lat. Wszystkie te wyzwania i zadania nie mają charakteru politycznego. Myślę, że wszyscy, jak tu jesteśmy na tej sali, mamy tego pełną świadomość. To wyzwania dla nas jako wspólnoty. Wspólnoty, którą tworzą państwo radni, którą tworzy prezydent, ale także wspólnoty, którą tworzą organizacje pozarządowe, instytucje, kościół, społeczności lokalne i wszyscy mieszkańcy Szczecina, którzy w swoje miasto są zaangażowani. Dlatego, aby zapewnić tą stabilność, aby zapewnić jak najlepszy rozwój naszego miasta, z tymi wspólnotami i w ramach tej przestrzeni społecznej musimy ze sobą mocno współdziałać. Musimy dokonać nowego otwarcia, mając wspólne doświadczenia, bo wiele z osób na tej sali, czy dla wielu osób, jest to kolejna kadencja. Kolejna kadencja, która może być lepsza, bo możemy korzystać z tych doświadczeń, które już mamy. Wyciągać wnioski z tych błędów, które zostały popełnione. Możemy pochylić się głębiej nad wieloma problemami, które do tej pory być może były trudne do rozwiązania. Mam świadomość tego bagażu historycznego już dla nas. Mam świadomość tego, że sam również popełniałem wiele błędów, że brakowało dialogu, że nie zawsze potrafiliśmy nasze decyzje, często trudne, przekazać w sposób właściwy naszym społecznościom. To wszystko trzeba poprawić po to, aby Szczecin był lepszy, aby mógł się lepiej rozwijać i aby ta nasza wspólna praca przynosiła coraz lepsze efekty. Jeżeli jesteśmy w stanie uznać, że łączą nas te wartości, jeżeli za jedną z najważniejszych kwestii uznamy to poczucie naszej wspólnoty, to możemy ze sobą dobrze współdziałać. Wierzę, że to jest możliwe. Jesteśmy mieszkańcami wspaniałego miasta. Szczecin jest jak szlachetny kamień, który
oddano nam w ręce. Ten kamień możemy oszlifować i może być ozdobą i radością. Nie tylko dla nas, mieszkańców Szczecina. Może być naszą chlubą i powodem do zazdrości również dla innych. To wszystko zależy od nas. Jeżeli uznamy, że ważny jest dialog i solidarność, to warto postawić pytanie, czy te problemy jesteśmy w stanie rozwiązywać przy wspólnym stole. Ja osobiście wierzę, że tak, że to dla nas duża szansa. Gdy zdamy sobie sprawę, że naszym wspólnym obowiązkiem jest budowanie Szczecina dla naszych dzieci, dla naszej wspólnej przyszłości, to z całą pewnością jesteśmy w stanie znieść się ponad codzienność i porozumieć co do tego, co jest dla naszego miasta najważniejsze. Wierzę, że to jest możliwe. Jesteśmy wszyscy Szczecinianami, obywatelami bardzo wyjątkowego miasta. To nasza wspólna tożsamość. Łączy nas historia, bo Szczecin odegrał ważną rolę w polskiej drodze do wolności. Przed nami kolejna rocznica wydarzeń grudniowych. Przed nami wyzwania codzienności, z którymi tutaj na sesjach Rady Miasta będziemy musieli sobie radzić. Ale przed nami również wspólna przyszłość. Łączy nas jedno. Chcemy być dumni z naszego miasta. I ja wierzę, że będziemy. Dziękuję bardzo.